zapach jest takiego wina, można powiedzieć, młodego. Wino jak Beaujolais jest takie świeże, bardzo takie wesołe. Warto posłuchać i dowiedzieć się, w jaki sposób można wino rozróżniać. To trzeba być fachowcem, żeby tak opowiadać o głębi, o barwie, o bukiecie, ale jak na młode wino Beaujolais ma bogaty bukiet, głęboką barwę i smakuje i odpowiednią moc, myślę, ale to ponoć dopiero wychodzi po czwartej butelce. Często jeździmy tutaj, się tutaj spotykamy, dobrze z kontaktu utrzymujemy z właścicielem. Jest super. Jest to w ogóle przemiła impreza i bardzo fajny wieczór, bardzo uroczy. Na pewno czegoś się dowiemy na temat wina, przynajmniej młodego.